Jestem ciekaw ile z was wie czym się zajmujemy, czym jest Braille czym jest zadane.pl w Polsce. Podnieście ręce. Okej, okay, dobra, to troszeczkę więcej opowiem w takim bądź razie o tym tak naprawdę co robimy, czym jesteśmy na co dzień, do jakiej grupy trafiamy z naszymi produktami i jak to dokładnie wygląda. A więc, no nie no, no nie działa. Ok. Serwisy z grupy Brainly to serwisy social learningowe. To, są, to, to jest takie miejsce, gdzie zarówno uczniowie, studenci, pasjonaci nauki, nauczyciele oraz rodzice mogą wzajemnie dzielić się tym, co mają najcenniejszego, czyli własną wiedzą z innymi, poprzez pomoc w rozwiązywaniu zagadnień edukacyjnych, problemów, zadań edukacyjnych. Na co dzień, znaczy aktualnie mamy sześć wersji językowych i e, jesteśmy w 17 krajach i każdego miesiąca odwiedza nas, no już właśnie nie 19, jeszcze, jeszcze zgłaszając e, temat tej prezentacji było nas 19 milionów miesięcznie, w tym momencie odwiedza nas już ponad 20 milionów miesięcznie, dokładnie dziś rano odświeżając statystyki globalne e, zauważyłem, że przeskoczył ten magiczny trigger i w tym momencie jest. Dokładnie 20 milionów 35 tysięcy 843 użytkowników odwiedziło nas w ciągu ostatnich 31 dni. Um, no ale jak to się wszystko rozpoczęło? Tak naprawdę e, samozadane.pl powstało w 2009 roku. E, ja wcześniej z moim wspólnikiem Tomkiem prowadziliśmy razem agencję SEO i programistyczną, robiliśmy na zlecenie. Um, strony internetowe oraz e, pozycjonowaliśmy je i pewnego dnia, robiąc zlecenie e, dla Michała Boborkowskiego, Bo zaproponował nam współpracę. Miał pomysł na stworzenie serwisu edukacyjnego um, opartego o system QA, czyli pytań i odpowiedzi. No i postanowiliśmy razem wspólnie um, rozpocząć, ro rozpocząć biznes. Pierwszy Pierwszy etap de facto naszego działania skupiał się tylko i wyłącznie na tym, żeby stworzyć MVP, które powstało dosłownie w dwa tygodnie w marcu i do końca roku szkolnego mieliśmy dosłownie dwa miesiące na to, żeby stworzyć proof of concept działania naszego serwisu, naszego pomysłu, czy w ogóle ma szansę zaskoczyć, czy tego typu serwis jest potrzebny polskim internautom i szukaliśmy cały czas czegoś takiego jak Lewar wzrostu. Lewar wzrostu jest to zespół takich czynników, które po pewnym czasie um, są w stanie zagwarantować nam naturalny wzrost biznesu bez um, konieczności dopalania go kolejnymi pieniędzmi na marketing. I to jest mega istotne przy tworzeniu um, startupu internet, internetowego, aby cały wzrost um, portalu nie opierał się tylko i wyłącznie na pieniądzach, tylko i wyłącznie na kupowanym ruchu czy, czy tylko i wyłącznie na na marketingu, za który musimy płacić. I do czego myśmy, do czego myśmy doszli? Na, na początku musieliśmy sobie uświadomić tak naprawdę, czym jest nasz serwis. I to, co okazało się, że jesteśmy serwisem społecznościowo-kontentowym. I tutaj nie będziemy nigdy typowo stricte serwisem społecznościowym, takim jak Facebook, Nasza Klasa, um, czy inne tego typu serwisy. Mamy też content, które musimy generować, który pozwoli nam w sposób naturalny pozyskiwać użytkowników z Google, oczywiście. Dlatego drugą nogą tego naszego lewaru wzrostu właśnie było dobre SEO, które w dłuższym czasie miało nam zagwarantować to, że pieniądze wydane na początku na marketing później będą dostarczały nam de facto użytkowników za, za darmo. I teraz chciałem wam opowiedzieć chwilę o tym, jak. Jak rozwijaliśmy te nasze lewary wzrostu i w, 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 w jaki sposób to funkcjonowało dokładnie? A mianowicie, pierwszą społeczność no, kupiliśmy. To znaczy, mieliśmy pełną pulę pieniędzy, zainwestowaliśmy w AdWords i kupiliśmy tą społeczność, po prostu. Um, ale z czym się to wiąże, ponieważ mając pieniądze, można je właśnie wydać albo spożytkować. Wydać, to znaczy wydać i przepalić, a spożytkować, znaczy zrobić z nich coś sensownego. Dlatego tak naprawdę każdą jedną złotówkę, która na początku pochodziła z naszych, z naszych kieszeni, obracaliśmy ją na, na pięć razy i wydając pieniądze w AdWordzie optymalizowaliśmy każdy jeden proces AdWordsa pod kątem jednego celu, żeby użytkownik się zarejestrował jak najniższym kostem, ko, ko, kosztem. I do tego, do tego procesu zawszęgliśmy, Praktycznie ciągłe testy landing page na które przychodzi użytkownik z AdWordsa. Tak naprawdę cały czas optymalizowaliśmy słowa kluczowe, po których reklamowaliśmy nasz serwis, nasze usługi i, nasze, um, i naszych użytkowników. I, I tak naprawdę to trwa ciągle, to, to, to trwa do tego momentu. Tak naprawdę te testy one się nigdy nie kończą. Internet się zmienia, użytkownik internetu się zmienia, a tak naprawdę to, to, to zmienia się jego świadomość użytkowania internetu. I ona, ona ostatnio zmienia się coraz bardziej dynamicznie i, co, co, i coraz szybciej. A więc tych testów musimy wykonywać jeszcze więcej, tylko po to, aby optymalizować te, te, ten, te, to źródło naszych użytkowników, które posiadamy. I kolejnym elementem e, to były próby no, darmowego pozyskania ruchu. No, ruch można kupić, ale też trzeba, mieć, e, też trzeba mieć jakieś pomysły na to, aby aby ten ruch móc na serwis pozyskiwać za darmo. I teraz chciałem Wam opowiedzieć o takim case'ie śledzika naszej klasy. Ja nie wiem czy pamiętacie, ale w 2009 roku naj, najszerzej, najczęściej, najbardziej emocjonalnie szerowanym memem w internecie był, był właśnie ten obrazek. Czyli to był protest internautów. Protest internautów przeciw śledzikowi. Funkcjonalności, którą nasza klasa stworzyła tylko dlatego, iż Szukała, szukała różnicy między naszą klasą a Facebookiem, który zaczął, zaczął coraz szybciej zjadać ciastko polskich użytkowników, którzy, którzy chcieli właśnie w ten sposób spędzać czas w internecie i odkryli, że tym właśnie tą, tą złotą funkcjonalnością jest ten wall i ten stream. No i chcieli w bardzo krótkim czasie również zaserwować takie samo cudo swoim użytkownikom, no i, i zaserwowali śledzika. A co ciekawe, zmusili użytkowników do użytkowania śledzika. Tuż po zalogowaniu, tuż po zwodowaniu tej funkcjonalności, wrzucili ją na, na, na sam top strony po zalogowaniu i de facto nie można było w żaden sposób tego wyłączyć. Czyli popełnili największy i najbardziej podstawowy błąd w tworzeniu startupu internetowego. Nie dali możliwości wyboru użytkownikom. Została ta im na, funkcjonalność narzucona i nie można było tego w żaden sposób zmienić. No jak my to wykorzystaliśmy? Z, 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 zorganizowaliśmy bardzo szybko akcję, bo, bo tak naprawdę już dwa tygodnie po wystartowaniu Śledzika wystartowała nasza akcja marketingowa, która mówiła że za każdego poleconego użytkownika z naszej klasy w naszym serwisie dodamy tobie 20 punktów. 20 punktów w naszym serwisie. Może tu jeszcze właśnie wrócę do tych punktów, jak działa nasz serwis. Użytkownik, logu lo logując się, otrzymuje pewną pulę punktów, za które może zadać na początku tylko jedno pytanie, a później, aby móc pytać znowu, musi odpowiadać innym i dzielić się tą swoją wiedzą. E, aby zdobywać punkty na własne pytania. No i tutaj dodaliśmy taką troszeczkę łatwiejszy sposób na to, aby uzyskać te punkty i zorganizowaliśmy taką akcję. No i jak ona się zakończyła? I bardzo często używali te, 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 tego przycisku, nawadę bardzo często. E, śledzik nie był zbytnio używany pod, pod, pod takim aktywnym kątem, więc te nasze wiadomości tam bardzo, bardzo dużo czasu spędzały na topach strony naszej klasy i Jaki był wynik? Wygenerowaliśmy ponad pół miliona wejść z naszej klasy w ciągu, w ciągu kilku miesięcy i tak to dokładnie wyglądało. Jak widać, to byli bardzo aktywni użytkownicy. Trzeba mieć świadomość, że średnia, średni czas przebywania użytkownika na, na serwisie kontentowym albo takim społecz, społecznościowo-kontentowym to jest około dwóch minut. Ruch z naszej klasy był dużo bardziej wartościowy i oscylował w ponad 5 minut i 33 3 sekund. Kolejną sprawą, o której mówiłem, która była naszym takim głównym lewarem wzrostu, było dobre SEO. No i z, moj, z mojego punktu widzenia, dobre SEO to jest, to jest to SEO, którego się nie robi. To znaczy um, takie podstawowe techniki, o których możemy przeczytać na forach związanych z pozycjonowaniem witryn w internecie, na różnych blogach o pozycjonowaniu. No, tak naprawdę w krótkim okresie dają efekt. Oczywiście, to, 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 to nie jest tak, że one nie działają, tylko tyle, że w dłuższej perspektywie generują pewne zagrożenie, mu, mu, mówiące o tym, iż algorytm Google bardzo często się zmienia i to, co w tym momencie działa, jest bezpieczne. Tak naprawdę za pół roku może nie być bezpieczne. Google mówi jedną podstawową rzecz, że robiąc SEO. Trzeba pamiętać zawsze o użytkowniku i że linki, które przychodzą do naszego serwisu, mają być jak najbardziej naturalne, bo wtedy będą dawać naprawdę dużą jakość i, i podnosić te nasze po, po pozycje w Google, i one będą wtedy stabilne. I jak myśmy podeszli do tego problemu? Zaczęliśmy organizować akcje, które w wyniku akcje były dla użytkowników, ale w wyniku PIRU wokół tych akcji, de facto uzyskiwaliśmy bardzo dobrej jakości linki do naszego serwisu, i opowiem o kilku, na przykład Olimpiada Logiczna Matematyczna, która już w drugim, w drugim jej cyklu była, miała, honor, miała honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, co, co automatycznie przyczyniło się do tego, że każde kuratorium w Polsce, które jak wiemy, ma bardzo mocne domeny EDU. Zalinkowało do nas, a więc organizując tylko jedną akcję, tak naprawdę kilkadziesiąt bardzo, ale to bardzo mocnych linków, naturalnych oczywiście, po, po, pozyskaliśmy do naszego serwisu. A później, co było jeszcze ciekawe, szkoły, w które, których uczniowie wygrywali nasze olimpiady bądź, bądź byli finalistami, ochoczo same pisało o tej inicjatywie, pokazując sylwetki uczniów, którzy, którzy wygrali naszą olimpiadę. Innym takim case'em ciekawym było Code Girls, to, było, to była akcja zorganizowana z Google Polska. A mianowicie to był konkurs dla dziewczyn. Szukaliśmy dziewczyn, które mają pasję programowania, które, które chcą programować i programować aplikacje mobilne. Czyli tak naprawdę szukaliśmy osób, dziewczyn z gimnazjum i liceum, które, których zadaniem było stworzenie prostej aplikacji na, na Androida. A co ciekawe, w trakcie trwania, um, cały czas po, poprzez nasz serwis miały kontakt z inżynierkami z Google, które odpowiadały na każde jedno pytanie związane z aplikacją, które, które było tworzone. No i a propos SEO, dostaliśmy linka z oficjalnego bloga Google, więc to, to również dodatkowo bardzo fajnie, e, bardzo fajnie generowało wartość, e, wartość SEO dla naszego ser, serwisu. Jak wyszliśmy międzynarodowo, chciałem po, po powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Zaczęliśmy robić badania na naszych użytkownikach, i tutaj często, na przykład, mm, dogadywaliśmy się z jakimś dużym portalem internetowym w Turcji, e, czy w tym momencie w Brazylii, i na ich potrzeby organizowaliśmy ankiety w naszych se serwisach, na podstawie których oni później publikowali, e, oczywiście, ekskluzywne e, artykuły na nasz temat. Znaczy na, na, na temat zwią, zwią, związany z badaniami, ale tak naprawdę zawsze informowali z linkiem zwrotnym, um, kto dostarczył um, treści i mięso do tych badań. Teraz chciałem, chwilę po, 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 po powiedzieć o pierwszym inwestorze. Szymon mówił, jak budować firmę bez inwestora. Um, ja opowiem troszeczkę więcej o tym, jak budować biznes um, z inwestorem. I tak naprawdę jak szukać inwestora, jakiego szukać inwestora i co tak naprawdę inwestor powinien nam dać? Szymon mówił, że pieniądze to nie wszystko i to prawda, pieniądze to, to, to nie wszystko. Najważniejsze jest to, aby inwestor był sparring partnerem dla nas. Nawet, nawet nie to, że to są kontakty, kontakty również są bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, aby inwestor, który ma często dużo większe doświadczenie, Mógł popatrzeć na, na, na tą firmę z boku. Nie z we, my, my z wewnątrz często, często pewne rzeczy nie widzimy w ogóle, albo wydają nam się tak oczywiste, że nie zwracamy na nie żadnej uwagi. Inwestor ma być taką osobą, która jest w stanie się posparingować w, w wyzwaniach, które de facto przed nami stawia, stawiają kolejne rzeczy, które musimy zrobić. I bardzo ważne, żeby inwestor był dobrym sparring partnerem. My, my, pierwszego inwestora, pozyskaliśmy. Um, w 2009 roku, tuż pod koniec, um, Marcin Pytel, nawet widziałem, że przedtem, przedtem się gdzieś tutaj jest na sali. O, tam siedzi Marcin, właśnie. To jest nasz, nasz pi, pierwszy biznes angel, który za, 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 zainwestował e, w nasz biznes. Marcin um, to była pierwsza osoba, która poprosiła nas o biznesplan. Wcześniej w ogóle tego nie robiliśmy i jak startujecie z biznesem, również tego nie róbcie na samym początku. To jest kompletnie niepotrzebne, ponieważ e, na, na początkowym etapie e, tworzenia biznesu to się wszystko tak szybko zmienia, że te liczby, które wpiszecie sobie przed startem za dwa tygodnie już kompletnie nie mają sensu. Kompletnie nie mają sensu. Um, Biznes plan to jest tak naprawdę ćwiczenie dla was po to, aby zdigitalizować waszą wizję na biznes. To jest, bi, bi, biznesplan nigdy się nie sprawdzi dokładnie. Te koszta, te przychody, to, to się zawsze rozjeżdża. Najważniejsze jest to, aby układając biznesplan, pokazywać wizję, gdzie ja chcę być z moim produktem za rok, za dwa, za trzy, a nie ile pieniędzy będę zarabiał, czy ile wydam na nowego programistę bo to się nigdy nie, nie sprawdza, ale biznes, Pan ma opowiadać historię dla mnie. Zawsze historię tego jak founder myśli o, o, swoim, o swoim biznesie, jak founder myśli o jego roz, rozwoju i mniej więcej ile środków na to potrzebuje. W 2010 roku zaczęliśmy myśleć o internacjonalizacji no, na, na naszego pomysłu w Polsce. Pomysł bardzo się przyjął, więc uznaliśmy, że skoro w Polsce się przyjął, tak fajnie, to pewnie są kraje na świecie, w których również możemy spróbować na naszych sił. I tak naprawdę zaczęliśmy od rynku rosyjskiego, gdzie łatwo było relatywnie zatrudnić tego native speakera, o których mówił Szymon, że jest ciężko, to faktycznie jest ciężko, więc zaczęliśmy tam, gdzie to jest relatywnie łatwo. Czyli, czyli Rosja, i chciałem w tym momencie powiedzieć, że to jest kluczowe. Nie można robić biznesu zagranicznego bez, bez Native Speakera. I to nawet nie chodzi o to, że przetłumaczy idealnie nasz serwis. Nie. On zna mentalność użytkowników w danym kraju, do których my będziemy adresować nasz produkt. To jest dużo bardziej ważniejsze, aniżeli poprawność polityczna, czy brak liderówek. W tłumaczeniu na naszego serwisu, to on może nam powiedzieć, w jaki sposób my mamy dopasować produkt de facto do mentalności i do postrzegania albo do użytkowania tego internetu w danym kraju. Uwierzcie mi, to jak my widzimy, internet w Turcji z pozycji Polaka, z pozycji tutaj Polski, totalnie nie ma znaczenia. Jest, jest totalnie inną rzeczywistością aniżeli. Osoba z Turcji użytkuje ten internet i jak ona na niego patrzy. Dlatego kluczowym elementem jest to, aby, aby tworząc e, wersję językową, mieć native speakera, który nam o tym powie, bo my się tego nigdy nie dowiemy. Tym bardziej w naszym przypadku, kiedy tworzymy serwis edukacyjny, to musi być osoba, która nam opowie, jak ten system edukacyjny dokładnie działa. Z, z jakimi problemami użytkownicy internetu w danym kraju um, na, na co dzień się ścierają i jakie wy, wy, wyzwania przez przed sobą stawiają. Te pierwsze próby internacjonalizacji były tak naprawdę o, no tutaj już zostaje popędzany, ponieważ czas mi się kończy, to postaram się jakoś przyspieszyć. Ta internacjonalizacja na pewnym etapie dała bardzo ważne wyzwanie, to znaczy budujemy coraz szybciej zespół. Jeszcze kiedyś było nas trzech, teraz jest nas 35 osób Powiedzmy, i aby móc to robić efektywnie, dużym wyzwaniem dla nas osobiście było zmiana podejścia do, um, do zarządzania zespołem. To znaczy, na samym początku bardzo jest, bardzo jest fajnie, ponieważ mamy pełną wizję, delegujemy de facto taski. Zrób to, zrób to, nie myśl, zrób. Zrób, zrób szybciej, ponieważ to jest zbyt wolno, delegujemy taski. W momencie, kiedy chcemy skalować naszą strukturę w biznesie, musimy zmienić totalnie myślenie i musimy zacząć nauczyć się delegować odpowiedzialność. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby w zespole osoba, która która zaczyna być liderem jakiegoś mniejszego zespołu, czuła odpowiedzialność za produkt, który tworzy. Bo, bo wtedy możemy oddać prowadzenie, e, pro, prowadzenie firmy ludziom, ale to uda się tylko wtedy, kiedy będą czuć odpowiedzialność za swoją pracę. I będą, będą wiedzieć jak, jak praca ich z zespołu, bądź ich przyczynia się do, do realizacji głównej wizji firmy, czy głównej misji firmy de facto. I to jest mega istotne. No więc, skoro nie mam czasu, to tylko powiem na końcu, co, jaka przyszłość przed nami. Tak naprawdę w przyszłym tygodniu uruchamiamy kolejne 13 rynków. Nie wiem, czy pechowo, czy szczęśliwie. 13. Tyle będzie. Będzie to między innymi właśnie... A tak w ogóle to jestem ciekaw. Rozpoznajecie któreś z tych języków? Coś wam mówi? Mhm. Japonia, Szwecja, brawo. Więcej? Finlandia nie, Węgry też nie. Okej, okay, powiem. Filipiny, Malezja, e, Nigeria będzie na przykład na, ro na roadmapie. Stany Zjednoczone, długo się przygotowywaliśmy, żeby tam wejść i w tym momencie będziemy próbować. E, będą znaczy, i wszystkie anglojęzyczne kraje. E, um, aczkolwiek wyszczególniliśmy kilka, typu Singapur. E, osobno mam Malezję, Filipiny, tam też mówi się po angielsku, tylko tyle, że nieco innym angielsku. Nigeria też jest po angielsku. E, z takich ciekawostek w, w lokalnej nigerskiej takiej wyborczej de facto, czy takim codziennym dzienniku, który ma jeden z największych nakładów, jeśli, jeśli chce się wykupić każdy jeden placement reklamowy, wystarczy 30 tysięcy złotych. Um, no i to tyle, tak naprawdę. D -d Dziękuję bardzo za zaproszenie, tak naprawdę, na dzisiejszą aulę. I no, super było. <grymne> Pytania.